z Włocławka. Słuchajcie, to nie tylko szkolenie dzieci, ale szkolenie też trenerów. Mnóstwo rozmów, mnóstwo spotkań, mnóstwo przekazania informacji. Takich spotkań jak teraz jest codziennie z 2-3, nie tylko dzieci, ale trenerzy się szkolą. To jest jedyny taki kamp w Polsce, gdzie w jednym miejscu jest 50 dzieciaków i 30 trenerów i to wszystko hula. I z tego miejsca tutaj dziękuję jeszcze raz wszystkim trenerom w Polsce za współpracę, Tomkowi za zaproszenie. Fajnie, że tu mogę być. No i brakuje nam tutaj profesora Ucińskiego, a tam gdzieś z góry obserwuję cały czas, co tutaj trenerzy robią i może komuś z trenerów, albo Tomkowi Wilczewskiemu się właśnie przyśni, że trener Huciński mu przekazał kolejne informacje albo jakieś poprawki. Ja teraz jeszcze trochę nakręcę informacji. Na treningu też obserwuję. Jeżeli jest ktoś, już jest twarz czerwona, już jest źle, nawet mu dać odpocząć. A chłopaki ci, co widzicie, że tam dopiero się zaczyna coś dziać, no to im można podkręcić. Więc to chłopaki zawsze uważają, że nie będzie się dziać. Może na koniec jeszcze pokażę. Jeszcze jak było powiem o zamęcie, no to oddajmy. Znaczy, bo tu na chwilkę jeszcze wrócę do układu nerwowego. Tego, co jest. No, dajmy nawet tu. To jest rower od Beniamina, trenuje triathlon. I teraz o co się rozchodzi? Tak jak mówiłem, układ nerwowy, który generuje ruch, który właściwie dba o ten ruch, żeby mięśnie się napinały, kiedy się mają i w jakim zakresie żeby pracowały, on po pewnym czasie się nauczy. Czyli siadam na rower, jestem w pozycji, zaczynam kręcić, moja noga, przejadę 10 tysięcy kilometrów, czy tam ileś godzin, zaczyna pracować sobie już, no jakby bardzo ekonomicznie, ten układ nerwowy, jest wszystko super. Kiedy kontuzje się nabawią? Jak się wypnę z pedałki, spadnę na przykład i jest, on jest zaskoczony, wtedy jest takie, gdzieś tam nie zdążyli wyhamować. Mięsień nie zdąży wyhamować. Raz miałem jak psa chciałem kopnąć. Taka sytuacja, z ja sam oderwałem. Karma wraca, nie chciałem być zły. to było takie niespodziewane. Ale teraz powiem wam na przykładzie kolarstwa, co się robi, jeżeli zaburzymy tą pracę układu nerwowego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czym ten. Oczywiście to jest kolarzówka, ale czym się różni od takiego zwykłego roweru? Przednia tarcza, tak, jest owalna. Zwróćcie uwagę, ona jest owalna. Z reguły wszędzie jest okrągła. A ja mam żółty. Trenerze czerwone, niebieskie, a z niebie żółty. Dzisiaj idę ubrać. Nie przeszkadzam.